Anna Tabaka, witam. Moim gościem jest dzisiaj profesor Rafał Żelazny, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Pierwsze miejsce w Europie, czwarte na świecie. Czy strefa powinna się zmieniać, jak ma takie rankingi? Co się zmieni? Czasy się zmieniają, warunki się zmieniają. Co się zmieni w strefie? Tak, na pewno jedyną pewną rzeczą, o której możemy mówić, jest zmiana. Stąd bardzo dobre wyniki Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. No, życzyłbym sobie, żeby oczywiście co najmniej pozostały na tych dobrych poziomach. Jeśli uda się oczywiście, to będziemy starali się je jeszcze poprawić. Natomiast faktem jest, że tak zwane otoczenie zewnętrzne, czyli dosyć duży jednak poziom niepewności w gospodarce zarówno światowej, jak i europejskiej, to elementy, które na pewno nie sprzyjają decyzjom inwestycyjnym, szczególnie dużych podmiotów. Więc oczekujemy w tym roku wyniku podobnego do wyniku w roku poprzednim, choć jego osiągnięcie może po prostu wymagać od nas nieco większego wysiłku ze względu na czynniki, o które wspomniałem, czyli przede wszystkim dosyć wysoki poziom niepewności w gospodarce światowej. No i pewien element, który obserwujemy także w jakby naszym najbliższym otoczeniu, tak? Czyli nasi przedsiębiorcy także zachęcamy ich oczywiście w bardzo różny sposób do inwestowania, no ale oni również oglądają informacje, widzą pewne obrazki z różnych miejsc, granicy. Oglądają. To budzi lęk. Oczywiście to budzi niepewność, o której wspomniałem, i no, nigdy takie elementy nie pomagają w inwestowaniu. Mówiąc wprost, inwestorzy boją się wojny, tak? Inwestorzy na pewno obawiają się, jak już wspomniałem, czynników, które destabilizują ich proces inwestycyjny, a jakiekolwiek niepokoje to jeden z takich czynników. No pamiętajmy, Polska też jest krajem, który graniczy z krajem bezpośrednio dotkniętym agresją wojenną, więc na pewno to nie są czynniki sprzyjające inwestowaniu, choć nie możemy jakby tylko i wyłącznie wskazywać na te elementy, nazwijmy to, mniej pozytywne dla inwestycji, bo tak jak wspomniałem, strefa w swoich programach, instrumentach skierowanych także dla rodzimych przedsiębiorstw, no, stara się ich zachęcać w różny sposób, aby jednak patrzeć na gospodarkę i na przyszłość gospodarki światowej w sposób bardziej pozytywny. Więc mamy nadzieję, że damy sobie radę. Pan mówi teraz przede wszystkim o firmach, które już w strefie są, czy o firmach, które chcecie przyciągnąć? Polska Strefa Inwestycji, która została ustanowiona w 2018 roku, to mechanizm, który de facto pozwala zarówno obecnym inwestorom, którzy już w strefie są, na kolejne inwestycje, czyli mówiąc krótko, inwestor strefowy, który uzyskał decyzję o wsparciu, na przykład w roku 2019 dla swojego projektu, może uzyskać kolejną decyzję w roku 2022-2025, więc to inwestorzy tak zwani dotychczasowi, którzy jednocześnie mogą w dalszym ciągu uzyskiwać nasze preferencje, które oferujemy w ramach decyzji o wsparciu. No ale oczywiście poszukujemy również inwestorów, których do tej pory w strefie nie było. I tutaj właśnie wspomniany przeze mnie mechanizm Polskiej Strefy Inwestycji, czyli odejście od terytorializacji działalności strefowej, bo jak wszyscy pamiętamy, u zarania specjalnych stref ekonomicznych mieliśmy pewien mechanizm, który był dostępny na określonych obszarach geograficznych w kraju. Obecnie cała Polska jest specjalną strefą ekonomiczną, więc zarówno przedsiębiorcy oczywiście z kapitałem polskim, jak i przedsiębiorcy zagraniczni mogą inwestować na terytorium całego kraju. Tak jak pan mówi, skoro cały kraj jest strefą, czy jest problem, jeżeli chodzi o tereny inwestycyjne? No, ziemia, kapitał i ludzie to zasoby rzadkie, więc w ekonomii zasoby, które są ograniczone.
Są oczywiście w obszarze naszego oddziaływania, mam tutaj na myśli województwo śląskie i 6 powiatów województwa opolskiego. Są miejsca, gdzie tych terenów inwestycyjnych jest jeszcze, są one dostępne, jest ich więcej. No ale oczywiście są też miasta, miejsca, gdzie dostępne tereny inwestycyjne są w mniejszym rozmiarze, więc no w tych miejscach oczywiście tak zwane inwestycje greenfieldowe, a więc inwestycje, które polegają na rozpoczęciu działalności od przysłowiowego wbicia łopaty i zbudowania zakładu od początku, są trudniejsze. Tak, to na pewno możemy tutaj różnicować nasz cały obszar działalności na kilka, powiedziałbym, rodzajów dostępności terenów inwestycyjnych. Są też tereny inwestycyjne, warto o tym pamiętać, które no, niedostępne mogą stawać się dostępne. Mam tutaj na myśli SRK. Chociażby tak, chociażby grunty, które są w dyspozycji podmiotów, które na przykład, o których pani redaktor wspomniała, które mogą być uwolnione inwestycyjnie. Powiedzieliśmy o terenach, a teraz kwestia ludzi. Gdzie, jak wyglądają te takie najważniejsze problemy? Bo strefy, wiadomo, generalnie to rządzi się, tak jak pan podkreślał, prawami dyktowanymi przez czas i warunki. Czy są firmy, są branże w strefie, które będą mieć problemy i wy już o tym wiecie, jeżeli chodzi o ludzi, jeżeli chodzi o zwolnienie, o zatrudnienie? Wrócę do stwierdzenia sprzed chwili. Tak, jednym z kolejnych rzadkich zasobów jest kapitał ludzki. Zasób, który oczywiście w związku z procesami demograficznymi, także w naszym województwie, podlega, no, mówiąc krótko, pewnym negatywnym tendencjom. I rozwiązania są najczęściej dwa bądź trzy, pozwolę sobie je wszystkie przedstawić. No, pierwsze rozwiązanie, które często jest już stosowane u wielu naszych inwestorów, to jest szeroko rozumiana robotyzacja, automatyzacja i wykorzystanie narzędzi, no, najnowszych, czyli sztucznej inteligencji, do po prostu, mówiąc wprost, zastąpienia człowieka i jego szczególnie rutynowych czynności za pomocą technologii, robotów, automatyki. A to jest zagrożenie? To jest zagrożenie w tym sensie, że oczywiście pamiętamy czasy luddystów, kiedy też mówiono o zagrożeniu w związku z tym, że pojawiają się maszyny, no i wręcz je niszczono. Ja bym podchodził do tego trochę inaczej. Uważam, że jest to bardziej wyzwanie dla pewnych branż, które są branżami mocno zautomatyzowanymi, no bo oczywiście dojdzie do pewnego, nazwijmy to, zmiany struktury siły roboczej, tak? To znaczy osoba, która do tej pory obsługiwała przysłowiowy wózek, na przykład, który dostarczał, nie wiem, komponenty do produkcji danego towaru, zastąpiona przez wózek autonomiczny, no, będzie osobą, która będzie szukała zatrudnienia w innej części, w innych typach i będzie to oczywiście wymagało często także zmiany swoich kwalifikacji. To na pewno, no, technologia te zmiany wymusza. Kolejną zmianą, o której troszkę już mówiliśmy, to są oczywiście procesy, nazwijmy to, mobilności wewnątrz kraju, jak i mobilności międzynarodowej. Siła robocza, która napływa do nas, no, chociażby z ogarniętej wojną Ukrainy, czy siła robocza z innych krajów, to też element, no, który w gospodarce jest znany od wieków i wydaje się, że on jest mechanizmem, który, no, po prostu się w wielu krajach sprawdza, tak? No, mieliśmy przecież doświadczenia także my jako Polacy w szeroko rozumianej migracji zarobkowej. Natomiast faktem jest, że żeby podchodzić bardzo, powiedziałbym, odpowiedzialnie do tych procesów, które są związane z zapewnieniem inwestorom określonej liczby i jakości siły roboczej, wprowadziliśmy i wprowadzamy w ramach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej szereg programów, które mają na celu, po pierwsze,
odpowiednią reakcję na potrzeby inwestorów, to znaczy odpowiedź na to, jakich oni pracowników poszukują bądź poszukiwać będą. I drugi element, no to jest oczywiście współpraca z tymi inwestorami, no w ramach wielu naszych programów, kilka z nich, czy projektów, kilka z nich znanych w województwie śląskim, jak choćby program Śląskie Zawodowcy w swoim pierwszym, czy teraz drugiej edycji. To programy współfinansowane ze środków europejskich, rozwijane przez jeden z naszych działów wewnętrznych w ramach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, który właśnie ma za zadanie zapewnić odpowiednią, jak już wspomniałem, liczbę i jakość pracowników. To teraz magiczny zwrot, jeżeli chodzi o zagrożenia i branżę. Branża automotive. Jak to będzie wyglądać w Katowickiej Strefie? To jest bardzo dobre pytanie i bardzo trudne pytanie. Myślę, że nawet przedstawiciele samego sektora, nie wiedzą, jak to będzie wyglądać. Zaproszeni przez panią redaktor, pewnie odpowiedzieliby na to pytanie, no może nie chcę powiedzieć wymijająco, ale odpowiedzieliby na to pytanie właśnie w ten sposób, o którym przed chwileczką pani redaktor wspomniała, czyli zobaczymy. Pewne trendy oczywiście są dostrzegalne, to znaczy w wielu naszych firmach sektora automotive dochodzi do, no nazwijmy to, pewnej dywersyfikacji produkcji, czyli firmy zarówno stosują rozwiązania, nazwijmy je w skrócie, spalinowe, jak i rozwiązania hybrydowe, jak i rozwiązania, które dostosowują rozwiązania spalinowe do rozwiązań elektrycznych. Więc jak gdyby, no można by powiedzieć, idą wielotorowo, przygotowując swoje możliwości produkcyjne pod, no tak naprawdę dzisiaj jeszcze nie do końca znany główny trend. Bo oczywiście to, że ten trend wyznaczony przez, no nazwijmy to w skrócie, elektromobilność jest trendem widocznym dla nas wszystkich, to oczywiście jest prawda, natomiast no, cały czas rozmawiamy o zasięgach, o pojemnościach, o wydajnościach baterii. Rozmawiamy oczywiście o zagrożeniach związanych z ekologią od strony firm, które są oczywiście dalej jakby mocno związane z paliwami tradycyjnymi. Więc moim zdaniem w przeciągu najbliższych lat będziemy mieli do czynienia z pewną, powiedziałbym, różnorodnością na tym rynku. To znaczy będą zarówno produkcje stricte elektryczne, modele hybrydowe, czyli jak i będziemy oczywiście jeździć polskim samochodem elektrycznym, według pana prezesa? To chyba jeszcze trudniejsze pytanie niż to poprzednie. Krótka odpowiedź. Jeżeli mamy na myśli polski samochód elektryczny, o którym rozmawialiśmy w wielu programach, a także mówi się nazwa o nim, Izera. Dokładnie tak. No to jak wiemy, projekt na dzisiaj jest w fazie wydania zgody na budowę zakładu, to znaczy miasto Jaworzno wydało tą zgodę, no i czekamy na decyzję właściciela spółki. Czyli będziemy jeździć. Trudne pytanie, bardzo trudna odpowiedź. Moim zdaniem szanse są pół na pół na dzisiaj. To tym pozytywnym akcentem kończymy. Moim gościem był dzisiaj profesor Rafał Żelazny. Dziękuję państwu.